Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Jak znaleźć swoje miejsce na lokalnym rynku pracy? Jak kreatywnie poszukiwać zatrudnienia? Na te pytania podczas panelu dyskusyjnego i specjalnych warsztatów w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie szukali odpowiedzi studenci i specjalnie zaproszeni eksperci. Człowiek XXI wieku podczas życia miejsce zatrudnienia średnio zmienia 7 razy, wynika ze statystyk. Powodem jest ulegający ciągłym przemianom rynek pracy. Tymczasem na lokalnym rynku pracy prawie co piąty mieszkaniec Warmii i Mazur nie może znaleźć swojego miejsca. Dlatego rynek pracy obserwują i analizują naukowcy z Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie. Poza wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czyli przekazywaniem wiedzy teoretycznej, program nauczania wzbogacają umiejętnościami praktycznymi. Po to, żeby studenci mogli sprawniej poruszać się po rynku pracy. Staramy się również nadążyć za tymi właśnie sugestiami właśnie ministerstwa, a w związku z tym kładziemy bardzo duży nacisk na wsłuchiwanie się w lokalny rynek pracy. Dlatego organizowane są m.in. takie otwarte dyskusje z udziałem ekspertów i warsztat dla studentów. Mają wydobyć potencjał i wskazać ścieżkę do celu, jakim jest wymarzona praca. Wychodzić samemu do pracodawcy, samemu szukać kontaktów, szukać firm, które nas interesują i samodzielnie zgłaszać się do nich, przedstawiać im swoją ofertę, wysyłać do nich swoje dokumenty aplikacyjne. Uczestnicy paneli dyskusyjnych byli zgodni. Początek zawodowej drogi każdego młodego człowieka najlepiej, gdyby zaczął się jeszcze podczas procesu kształcenia. Ten, żeby był skuteczny, musi natomiast zawierać elementy praktyczne. Choćby taki prosty przykład. Symulowana rozmowa o pracę. Wielu młodych ludzi, którzy nie mają doświadczenia zawodowego, po prostu albo nie wie, albo nigdy nie przećwiczyło, my możemy im pomóc troszeczkę. Oczywiście, że oni sami będą musieli sobie radzić, ale jednak uważam, że możemy im troszeczkę pomóc lepiej się odnaleźć na rynku pracy. Rynek pracy coraz częściej wymusza zmianę systemu studiowania w Polsce. Młodzi ludzie chętniej szukają dodatkowych umiejętności na studiach niestacjonarnych i podyplomowych. Świat idzie do przodu, jeżeli nie będziemy zadążać razem z nim, to będziemy w tyle. Wszyscy, którzy stoją w miejscu, cofają się. Studia podyplomowe rozwijają nasze kompetencje. Ponadto kompetencje miękkie też się kształtują, czyli bycie z innymi ludźmi, z innych środowisk, to jest niezbędne w tych czasach. Panel dyskusyjny i warsztaty zatytułowane Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP na lokalnym rynku pracy to część całego cyklu działań mających wskazywać możliwości rozwiązywania problemów z zatrudnieniem. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv